Projekt Kajgodek w Sejmie. Awantura podczas posiedzenia Krzysztof Kasprzak o Stop LGBT, Kajgodek, wyraz troski. Burza w Sejmie. Krzysztof Kasprzak, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, wywołał w czwartek wieczorem burzę w Sejmie. Jego wystąpienie, w którym przedstawiał obywatelski projekt ustawy autorstwa Kajgodek, Stop LGBT, wzbudził poruszenie wśród posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Kasprzak mówił m.in. że nie będzie przeprosin za słowa, że LGBT to ideologia a nie ludzie. Wystąpienie Krzysztofa Kasprzaka rozpoczęło posiedzenie Sejmu, na którym odbywało się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmiany w prawie o zgromadzeniach. Inicjatorką projektu Stop LGBT jest Kaja Godek. Zakazuje on zgromadzenie osób LGBT, czy promocji aktywności seksualnej wśród nieletnich. Pod projektem Godek podpisało się 140 tysięcy obywateli. Krzysztof Kasprzak przedstawiał projekt Stop LGBT. Godek Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina zapewniał, że projekt Stop LGBT powstał jako wyraz troski o polskie rodziny i dzieci, wyraz poszanowania dla polskiej konstytucji. Właśnie po to jest ustawa obywatelska, żeby tę szczególną ochronę i opiekę dla małżeństwa i rodziny zapewnić. Długofalowym celem lobby LBGT jest zniszczenie małżeństwa i rodziny oraz wszelkiego naturalnego porządku społecznego, powiedział Kasprzak. Prezentując projekt Kajgodek, Stop LGBT, podkreślił, że za każdą ideologią stoją ludzie, tak jak Stalin na przykład za ideologią komunistyczną czy nazistowską. Krzysztof Kasprzak o ideologii LGBT. Nie zamierzamy przepraszać, ludzie są nośnikami pewnych idei. Czasem są to idee dobre, czasem złe. W przypadku ideologii LGBT są skrajnie złe, gdyż mamy do czynienia z kolejną odsłoną rodzącego się totalitaryzmu, zaznaczył Kasprzak. Nie zamierzamy przepraszać za sformułowanie ideologia LGBT, że to rzekomo ludzie, a nie ideologia, mówił Krzysztof Kasprzak. Jego zdaniem u osób o orientacji homoseksualnej pedofilia zdarza się częściej niż wśród heteroseksualnych, a jednopłciowe pary chcą adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić. Projekt Kajgodek Stop LGBT dotyczy zakazu zgromadzenia osób LGBT, dlatego w swoim wystąpieniu Krzysztof Kasprzak mówił też o paradach równości. Parady LGBT są kluczowym elementem szerzenia homopropagandy, bez nich ruch LGBT nie będzie w stanie osiągnąć swoich założeń, powiedział. Oburzenie posłów po słowach Krzysztofa Kasprzaka. Słowa Kasprzaka wywołały duże poruszenie wśród niektórych posłów lewicy i koalicji obywatelskiej. Część polityków domagała się reakcji prowadzącego posiedzenie Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Do wystąpienia Krzysztofa Kasprzaka odniósł się on jednak dopiero po tym, gdy przedstawiciel Fundacji Życie i Rodzina skończył mówić: Chcę powiedzieć, że demokracja ma wysoką cenę. Wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie, odkąd w tym Sejmie siedzę, powiedział Czarzasty, po czym położył przed sobą tęczową flagę. Podczas posiedzenia Sejmu i wystąpienia Krzysztofa Kasprzaka część posłów w Koi lewicy deklarowała poparcie dla osób LGBT. Między innymi Barbara Nowacka. Posłanka napisała na Twitterze obrzydliwy wylew mowy nienawiści i pogardy w Sejmie w stosunku do osób Lybku a w Polsce. Bądźcie silne, drogie osoby. Stop LGBT, Kałgodek. Co mówi projekt. Obywatelski projekt. Stop LGBT którego pomysłodawczynią jest Kaja Godek, zakłada, że celem zgromadzenia nie może być między innymi, kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, propagowanie rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci propagowanie rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie takich związków propagowanie adopcji dzieci przez takie związki propagowanie innej orientacji niż heteroseksualna Propagowanie płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych. Promocja aktywności seksualnej nieletnich.